oraz drugi Wydział Nauk Medycznych zorganizował uroczystość białego fartucha. Studenci trzeciego roku kierunku lekarskiego zakładają kitle, podkreślając symbolicznie półmetek studiów. Koniec trzeciego roku to także zmiana w jakości kształcenia. Jest to dla nas oficjalne przejście w klinikę, bo teraz przez ten rok mieliśmy tylko takie wprowadzenie do zajęć klinicznych w postaci przedmiotów propedeutyki interny, pediatrii, a teraz już przechodzimy na oddziały. Pani Anna Botulińska, pani Violetta Bytler, bardzo w chwili obecnej opiekunów o ubranie naszych drogich studentów. Każdy ze studentów objęty jest opieką patrona, praktykującego lekarza, z którego doświadczenia może skorzystać, jeśli będzie potrzebować pomocy. Oczywiście, że będziemy szukać zwłaszcza, jeżeli będą problemy, a wsparcie starszego kolegi lekarza, jak zawsze jest w cenie. Ja od pierwszego roku mam kontakt z moim opiekunem, prosiłam właśnie, żeby to moja pani doktor założyła mi fartuch, także myślę, że dalej będę ten kontakt utrzymywać. Zawsze szukam jakichś takich idoli we wszystkim, co robię i myślę, że być może zdobyłem, bo mój opiekun jest kardiologiem, ja też jestem zainteresowany tą dziedziną, więc zobaczymy może, co z tego wyjdzie. Jedyna w Polsce uroczystość białego fartucha bardzo podobała się rodzicom. Dobry pomysł, żeby święcić, żeby to było uroczyście i bardzo się cieszę, że tak jest i mam nadzieję, że w całym kraju tak będzie. Obok takich może nie najszczęśliwszych amerykańskich tradycji, które do nas są na siłę komercyjnie wdrażane, ta akurat pomysł jest bardzo dobry. Co prawda do końca studiów zostały jeszcze 3 lata, ale rodzice zaproszeni na uroczystość byli wzruszeni i dumni ze swoich dzieci. Wrażenia są niesamowite, ponieważ przybliża to ten trud tych młodych ludzi i uwieńczenie tej połowy sukcesu, która jest teraz już za nimi. Look for the star shining from the stable there. You'll find the baby boy.